Ojciec Święty, Wasza Świątobliwość, wiele razy jako arcybiskup Buenos Aires uczestniczyłem w boskiej liturgii wspólnot prawosławnych żyjących tam w Buenos Aires, ale kiedy jestem dziś tutaj w tym kościele patriarchalnym świętego Jerzego, aby obchodzić uroczystość świętego Andrzeja Apostoła, pierwszego z powołanych, i brata Piotra, patrona patriarchatu ekumenicznego, odczytuję to naprawdę jako szczególną łaskę, którą daje mi Pan. Spotykanie się, spojrzenie sobie nawzajem w oczy, wymiana pocałunku, pokoju, modlitwa jeden za drugiego, to podstawowe wymiary drogi ku przywróceniu pełnej jedności, do której dążymy. Wszystko to poprzedza i towarzyszy nieustannie owemu innemu, istotnemu wymiarowi tej drogi, jakim jest dialog teologiczny. Prawdziwy dialog jest zawsze spotkaniem osób obdarzonych imieniem, obliczem, historią, a nie tylko spotkaniem dla wymiany idei. Jest to szczególnie ważne dla nas, chrześcijan, bo dla nas prawdą jest osoba Jezusa Chrystusa. Przykład świętego Andrzeja, który razem z innym uczniem przyjął zaproszenie boskiego mistrza: chodźcie, a zobaczycie, i tego dnia pozostali u niego, ukazuje nam wyraźnie, że życie chrześcijańskie jest doświadczeniem osobowym, spotkaniem przemieniającym z tym, który nas kocha i chce nas zbawić. Także przepowiadanie chrześcijańskie upowszechnia się dzięki osobom, które rozmiłowane w Chrystusie nie mogą nie przekazywać radości bycia kochanym i zbawionym. Po raz kolejny światło rzuca przykład apostoła Andrzeja. On, poszedłszy za Jezusem tam, gdzie mieszkał i przebywając z nim, spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jest zatem oczywiste, że także dialog między chrześcijanami nie może uniknąć tej logiki spotkania osobowego, personalnego. A więc nie jest przypadkiem, że proces pojednania i pokoju między katolikami a prawosławnymi rozpoczął się w pewien sposób od spotkania, od uścisku naszych czcigodnych poprzedników. Patriarchy ekumenicznego Atenagorasa i papieża Pawła VI 50 lat temu w Jerozolimie. Wydarzenie to, Wasza Świątobliwość i ja, niedawno postanowiliśmy upamiętnić, spotykając się ponownie w mieście, w którym Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności moja obecna wizyta ma miejsce kilka dni po obchodach 50. rocznicy promulgacji dekretu Soboru Watykańskiego II o poszukiwaniu jedności wszystkich chrześcijan. Unitatis redintegratio. Jest to dokument podstawowy, przez który została otwarta nowa droga do spotkania między katolikami a braćmi innych kościołów i wspólnot kościelnych. W szczególności przez ten dekret Kościół katolicki uznaje, że kościoły prawosławne posiadają prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś na mocy sukcesji apostolskiej, kapłaństwo i Eucharystię, dzięki którym są wciąż z nami złączone najściślejszym węzłem, numer 15. W związku z tym stwierdzono, że aby wiernie zachować tradycję chrześcijańską w pełni i doprowadzić do pojednania chrześcijan wschodu i zachodu, niezwykle ważne jest zachowanie i podtrzymanie bogatej spuścizny kościołów wschodnich, nie tylko jeśli idzie o tradycje liturgiczne i duchowe,
ale także normy kanoniczne ustalone przez świętych ojców i sobory regulujące życie tych kościołów. Uważam, że ważne jest podkreślenie przestrzegania tej zasady jako niezbędnego i wzajemnego warunku przywrócenia pełnej jedności, która nie oznacza ani podporządkowania jednego kościoła drugiemu, ani też wchłonięcia, ale raczej przyjęcie wszystkich darów. Wszystkich darów, jakie Bóg dał każdemu, aby ukazać całemu światu wielką tajemnicę zbawienia dokonanego przez Chrystusa Pana za pośrednictwem Ducha Świętego. Chcę zapewnić każdego z was, że Kościół katolicki, aby osiągnąć upragniony cel pełnej jedności, nie zamierza narzucać żadnych wymogów poza wyznawaniem wspólnej wiary i abyśmy byli gotowi do poszukiwania razem w świetle nauczania biblijnego i doświadczenia pierwszego tysiąclecia, sposobów, którymi można by zapełnić niezbędną jedność Kościoła w obecnych warunkach. Jedyną rzeczą, jakiej pragnie Kościół katolicki i do czego dąży jako biskup Rzymu, Kościoła, który przewodzi w miłości, jest komunia z kościołami prawosławnymi. Komunia ta zawsze będzie owocem miłości, która rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Jest to miłość braterska, która wyraża więź duchową i transcendentną, jednoczącą nas jako uczniów Pana. We współczesnym świecie silnie podnoszą się głosy, których nie możemy nie usłyszeć, żądające od naszych kościołów, by żyły dogłębnie jako uczniowie Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszym z tych głosów to głos ubogich. Jest dziś na świecie zbyt wiele mężczyzn i kobiet cierpiących z powodu poważnego niedożywienia, rosnącego bezrobocia, wysokiego odsetka ludzi młodych bez pracy i wzrostu wykluczenia społecznego, które może prowadzić do działalności przestępczej, a nawet rekrutacji terrorystów. Nie możemy pozostać obojętni na głosy tych braci i sióstr. Żądają oni od nas nie tylko, by im dać pomoc materialną, niezbędną w tak wielu przypadkach, ale nade wszystko, byśmy im pomogli bronić ich godności jako osób, żeby mogli odnaleźć duchowe energie, dojść do siebie i aby ponownie stali się bohaterami własnego losu. Proszą nas ponadto, byśmy w świetle Ewangelii zwalczali strukturalne przyczyny ubóstwa, nierówności, braku godnej pracy, ziemi i domu, negowania praw społecznych i pracowniczych. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, byśmy wspólnie pokonywali tę globalizację obojętności, która wydaje się dziś panować, oraz budowali nową cywilizację miłości i solidarności. Drugi głos, głośno wołający, to ten, który podnoszą ofiary konfliktów w wielu częściach świata. Słyszymy ten rozbrzmiewający głos bardzo dobrze stąd, ponieważ niektóre kraje sąsiednie są naznaczone potworną i nieludzką wojną. Zakłócanie jakiegoś narodu, popełnienie lub zezwolenie na wszelką przemoc, zwłaszcza na osobach słabych i bezbronnych, to ciężki grzech przeciwko Bogu. Oznacza to brak poszanowania dla znajdującego się w człowieku obrazu Boga.
Głos ofiar konfliktów pobudza nas, byśmy przyspieszyli kroku na drodze pojednania i komunii między katolikami i prawosławnymi. Zresztą jakże możemy wiarygodnie głosić orędzie pokoju, które pochodzi od Chrystusa, jeśli nadal istnieją między nami rywalizacje i spory. Speditamente nel cammino di riconciliazione e di comunione tra i cattolici e gli ortodossi. Del resto, come possiamo annunciare fedelmente il Vangelo di pace che viene dal Cristo, se per noi continuiamo ad assistere la verità e confesse. Una terza voce. Trzeci wzywający nas głos to głos ludzi młodych. Jest dziś niestety wielu młodych, którzy żyją bez nadziei, pokonani przez nieufność i rezygnację. Następnie wielu młodych pod wpływem dominującej kultury poszukuje radości jedynie w posiadaniu dóbr materialnych i zaspokojeniu emocji danej chwili. Nowe pokolenia nigdy nie będą mogły zyskać prawdziwej mądrości i zachować żywej nadziei, jeśli nie będziemy w stanie docenić i przekazać im prawdziwego humanizmu wypływającego z Ewangelii i tysiącletniego doświadczenia Kościoła. To właśnie młodzi, myślę na przykład o rzeszach młodych prawosławnych, katolików i protestantów, którzy spotykają się na międzynarodowych spotkaniach organizowanych przez wspólnotę w Teze. To właśnie młodzi, którzy dzisiaj nakłaniają nas do podjęcia kroków tej pełnej komunii. I to nie dlatego, że pomijają znaczenie różnic, które wciąż nas dzielą, ale dlatego, że potrafią spojrzeć dalej, są zdolni przyjąć to, co istotne, pojąć to, co istotne i to, co nas już łączy. Drogi bracie, jesteśmy już na drodze tej ku pełnej jedności i już możemy żyć wymownymi znakami rzeczywistej jedności, chociaż wciąż jeszcze częściowej. To, co nas pociesza i wspiera w kontynuowaniu tej drogi, to jest właśnie ten fakt, że już jesteśmy na tej drodze. Jesteśmy pewni, że na tej drodze jesteśmy wspierani wstawiennictwem apostoła Andrzeja i jego brata Piotra, uważanych przez tradycję za założycieli kościołów Konstantynopola i Rzymu. Prośmy Boga o wielki dar pełnej jedności i zdolności przyjęcia go w naszym życiu. I nigdy nie zapominajmy, aby modlić się za siebie nawzajem. Per gli altri.